Cześć Wam, tu The Men's Runner i w tym odcinku, jak sama nazwa mówi, pokażę Wam recenzję koni Tennessee Walker Horse Slave dla Tosi Kalman. Wiem, że późno, przepraszam, ale tak jakoś teraz zauważyłam ten komentarz, więc no właśnie. Poprosiłaś mnie o ogiera oraz o klacz. Mam dwa ogiery, więc recenzuję dwa. No i klacz, no klacz. Zaczniemy od tego, to jest model, a raczej malowanie 2015, a model z roku 2008, tak jest siwy lub błany myślankowy, nie wiem, nie potrafię tego rozpoznać, ale raczej nie wiem. Ja to uznaję za siwy, tak się prezentuje, tak dostojnie, sportowo. Naprawdę ładny, polecam go. U mnie ma na imię George. To jest jeden z moich ulubionych szlejchów. W sumie lubię wszystkie, ale on jest taki ładny. Tak. Ma oczy, jest wycieniowany w ogóle. 2015 tam konie to nie były w ogóle wycieniowane ani nic, a ten jest. Więc dlatego go kupiłam. Poza tym lubię ten model. Tak, jak widać, ma cieniowanie średnie, ale ma. Tak, nie ma strzałek. Tak, niedokładnie pomalowane kopyta. Ale to tam. No. No. Tak. Drugi ogier jest maści Izabelowatej. Ma na imię Sunny. Tak. Też jest bardzo ładny. Ogólnie jeśli chodzi o maść tego modelu, to nie potrafię wybrać, która lepsza. Obydwie mi się podobają. Tak. No. Oraz klacz Tennessee Walker. U mnie ma na imię Bella. Wiem, to imię takie, ale wymyślałam kiedyś. Jest to model z roku 2012. Tak, ma taki kiczowaty kantar. No, ma też także długą grzywę. Taki pysk. Ostrość. Taki pysk, ma też cieniowanie, ma gwiazdkę. Ma cieniowania, ma skarpetki 4. Jest taka dość potężna, że tak się wyrażę. I też jest fajna, to był kiedyś mój ulubiony koń. Ale ma straszną, jak to u szlejch, szyję. W ogóle się nie oddziela, jest okrągła. A co u szlejch normalnie. Tak. Ale mimo wszystko jest ładna. Też polecam ją kupić. Tak samo jak ogierki. No, mam nadzieję, że pomogłam. Polecam je kupić, wszystkie z tych tutaj obecnych. No, i są naprawdę fajne, ładne. No. No i to było na tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się przydało. No to komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Pa, pa.